Dobra, uwaga, nagrywam. O, dzisiaj postanowiliśmy sobie zrobić przerwę od pracy i zrobiliśmy sobie wspólny wyjazd z rodzinką na działkę. Co prawda też będziemy coś robić, bo będziemy robić sobie... Co będziemy robić? Szklarnię. Inspekt to się nazywa, tak? Folia zakupiona. No rozwijaj, rozwijaj tego latawca. Pogoda dzisiaj w sam raz na latawca. Troszkę. Jeszcze mamy jednego latawca, spróbuję później wziąć drugą kamerę na nim zamontować. Zobaczymy, czy go... czy uniesie latawiec kamerę. Dobra, idziemy pomiary zrobić. No i oczywiście nie będę korzystał z nowych desek, tylko wezmę deski, które były użyte do szalowania. Muszę sobie po prostu ten cały beton obstukać, trochę je poczyścić. To też nie będzie jakaś tam szklarnia na lata, ale trochę powinna nam posłużyć. Także jak was to interesuje, akurat sezon się zbliża szklarniowy, więc można naprawdę za parę groszy zrobić sobie szklarnię. Za folię zapłaciłem chyba około 40 zł, za zawiasy dychę, deski mam. Praktycznie moja praca. Ja zrobię 4 metry na 2 metry, czyli ogólnie potrzebuję 8 desek dwumetrowych, 8 desek czterometrowych, wszystko będę pokazał. No minus tamte dwumetrowe chyba, minus grubość deski, czyli tam nie 2 metry, tylko 1,95 m. No i jak to będę skręcał, oczywiście wszystko będę pokazywał. Poczyszczę sobie najpierw deski, przygotuję, potnę na wymiar. Naprawdę żadna filozofia. Jednak zdecydowałem, że będę robił 2 na 3 metry. 4 metry to za długo, nie chciało, za długie trochę. Nie chciało mi się desek łączyć, nie mam takich długich desek, więc będzie na 2 na 3 metry. Tam już mam te 3 metrowe, 3 sztuki gotowe. Tu robię czwartą. Wszystko pokażę. Chyba prościej już się nie da. W sensie prostszej szklarni już chyba się nie da zrobić. Otwieranej do góry. Jeszcze w domu będę musiał sobie taśmę przywieźć, taką mam taśmę Knaufa, że jak przytakeruję tą folię, to później żebym mógł sobie normalnie wziąć i tą taśmą te miejsca potakerowane. I w ogóle to jest bardzo dobra taśma, ją się używa na przyklejeniu folii przy regipsie, jak dajemy watę jako ocieplenie między krokwiami i tą właśnie tą taśmą się skleja folię, na którą później przywiadam, przychodzę stelaż i regipsy. Także taką folią porządną sobie to pozaklejam i będzie gitarka, i będą sałatki, i będą marcheweczki, i będą, nie wiem co tam jeszcze sobie Jasia wymyśli. Bo ja to przy tym na pewno robił nie będę. Ja mam co robić. Deski trochę musiałem obczyścić, ale one tak czy siak, to i tak moim zdaniem po tym betonie tutaj, to i tak ta tarcza dostanie w dupę ładnie. No ale cóż, ja na to poradzę. Dobra, teraz muszę sobie takie 4 sztuki zrobić na
I one jest parami, tak co, te mam chyba na 22 cm szerokie, tak mi wyszły. Jedna para i te chyba na 23. I teraz też muszę zrobić jedną parę na 22, jedną parę na 23 dalej z tych desek, ale to już będą troszeczkę krótsze, 1,95 m. Dobra, ogarnę sobie deski. Proszę bardzo, jedną ramkę sobie już składam. Muszę na czymś to popostawiać, żeby było jakoś względnie. Na zewnątrz czy do środka? Do środka dam te. Tak. Ogólnie zrobiłem te ramki wysokie na 20. Tamte są na 22, te są na 23. Ale fakt, że można by było zrobić sobie te na przykład wyższe, powiedzmy na 30 i na 10 cm tą klapę. No dlatego tą klapę można zrobić niższą, bo będzie po prostu mniejszy ciężar tylko i wyłącznie do podnoszenia, bo wiadomo, ta górna, ta dolna część będzie jakby stała na ziemi, a tamta górna będzie otwierana. Z tym, że rzeczywiście mogłoby być przyjemniej, gdyby było ta górna, żeby była po prostu niższa, ale będzie solidniejsza. No powiedzmy dwie takie same. No i teraz sobie taką skrzyneczkę, dwie takie skrzynki sobie składam, wkładam jedną na drugą, mocuję zawiasy. Czy tam zaniosę sobie najpierw i zamocuję to na gotowo. Kukuryku. Kukuryku. Takie zabetonowane deski to chyba trochę dłużej pośmigają, nie? Skręcam praktycznie, wiadomo, później gdzieś mogę sobie jakieś narożniki pozmacniać, ale też nie ma potrzeby, bo ja tu powbijam paliki w ziemię, te które miałem, które zostały mi tam wyżej trochę. Tak, nie są takie równiutkie, zresztą to nie ma takiego większego znaczenia. No i te które mi zostały, te paliki, ja sobie wezmę je, wykorzystam właśnie tutaj. Kręty trochę wydaje mi się, że krótkie są. Zdecydowanie. On trochę wejdzie. Ja sobie jeszcze wezmę. To są wkręty typowo do drewna. Tylko za krótkie, nie mam dłuższych. Znaczy mam, ale trochę za długie już z kolei tamte są. Żeby mi się to nie rozleciało. A jakoś na razie trzyma. No i rzeczywiście większa niepotrzebna, na 4 metry to byłaby za duża. Jak ja to dałem? Normalnie, ciała. Tą klapkę będę musiał przesunąć, bo to ma wejść do środka. Moje sałatki. Ale ja będę zdrowy. I nie będę musiał pieniędzy w sklepie wydawać.
Chyba, że ktoś mi przyjedzie i wyźre. Nie radzę. Dobra, ja sobie to przesunę tu w bok. Nic. Otwieram piwo, bo przecież za darmo nie będę robił, nie? Sobota jest. A wziąłeś sobie? No mam. Wiesz, że normalnie w pracy nie piję. Nie ma takiej możliwości w ogóle. No, uważaj, bo cię nagrywam. Lepiej podłącz po tą koneczką, to ja wiesz, daleko nie zajadę. Za chwilę. O. I to jest życie. Lubię czasami sobie, jak sobie w garażu grzebię, albo właśnie przy takich pierdołach. Typowo rekreacyjnie. Lubię sobie wypić piwko. Jak już mówiłem, kiedyś uwielbiam piwo. Ale niestety ze względów zdrowotnych nie mogę za dużo wypić. Bo wypiję dwa i zaraz mnie żołądek boli. No niestety. Zmienić wkręty na te dłuższe, one nie są do drewna. To są blachowkręty, w ogóle są z wiertełkiem. Ale praktycznie całe szalunki zrobiłem na tutaj, na tych właśnie. One są tyle fajne, że niech pęka mi. Jakie nie pękają. Sądzę, mam za krótkie do drewna, które są. A te naprawdę sprawdzają się idealnie. Za te wkręty też nie musiałem płacić. Kolega przywiózł mi je z Niemiec, więc ja ich specjalnie jakoś też nie kupuję. I tak to właśnie jest. Tu kolega, tam kolega. I jakoś to leci. Jeden załatwi drugiemu coś. Jak to kiedyś było. Sąsiad. Jeden trzymał kury, drugi świnie, czy tam jak to było. Ten temu dał jajka. Jeden drugiemu trochę kaszanki. Czy tam ziemniaków. A inne czasy w ogóle były. Można potęsknąć poza takimi czasami. Teraz każdy tylko kasę liczy. Ale jest na szczęście. Warto się otoczyć szczerymi ludźmi i warto być też uczciwym dla innych. Łatwiej się żyje wtedy. Widzę, ja mam poskręcane ogólnie. Jasia mówi, kurde, to nie jest na jedną deskę, jeszcze na cztery, ale celowo to zrobiłem, bo przecież jak zacznie coś rosnąć, jakieś pomidorki będzie chciała czy coś, no to przecież to musi mieć miejsce do góry. Taką niską jakbym zrobił, to nie do końca by to było trafione. Dobra, co ja tutaj jeszcze podokręcam sobie to, przyniosę zaraz zawiasy i transportuję to na miejsce. Chyba, że tu sobie jeszcze folię zrobię. Wiesz co? No celowo, bo jakieś pomidory będziesz chciała posadzić czy coś, no to będzie jak sam raz. Jak te krzaki urosną, to gdzie to by się miało później zmieścić? Wyszło w sumie 3 metry na 2 metry, więc większe rzeczy potrzebne. Jakąś sałatę, jakąś marchewkę, nie wiem co tam będziesz chciała. Asia pomogła mi naciągnąć folię, bo trochę wiaterek wiał. Więc ja sobie to teraz folię przytakeruję. No szkoda, że nie wziąłem tej taśmy, o której mówiłem. Byłoby to już fajnie zrobione.
Nie dałem żadnych poprzeczek na razie. Zobaczę, czy ta folia utrzyma, czy nie. Jeżeli będę musiał, to dam jeszcze po prostu jakieś poprzekątnej. Na razie naciągam folię i będę widział, co się dzieje. Wiatr jest straszny, znaczy straszny, jak to często tutaj właśnie bywa. Co jest? Co dzieciaki? Pokazuję góry, wygląda jakby to za wodą. Wiesz? No i dzieciaki poszły się bawić na budowę. Co prawda nie za bardzo jestem zadowolony z tego, ale do moich czasów to było przecież najlepsze zabawy właśnie na budowie. O, narożniczki sobie fajnie powywijam. O. Później nadmiar folii tylko albo tu obetnę, albo zawinę pod spód, nawet jeszcze zobaczę. Wiadomo, że na samych tych takerach, jakby przyszedł silny wiatr, to możemy pozrywać tą folię, a jak będzie taśma na to pójdzie, to nie ruszy. Głównie to właśnie taśma będzie trzymała, a nie te strzywki są tylko jakby do tego pierwszego montażu. Same dzieci w okolicy. A tam największe. Ty przywiąż tego latawca do florki, zobaczymy. Noż. Ty pokaż mi tego latawca. Nie, nie, tamtego. Daj no mi go na chwilę. Dawaj, daj, mam pomysł fajny. Florcia. Chodź. Masz radę? O! Nie bój się. Nie bój się, pieseczko. No i już, zobacz jak fajnie. Zobacz. Zobaczcie psa, który puszcza latawca, no. Ty, ale to szelki by trzeba było jej założyć. Bo ją nie, bo ją będzie dusiło. Zaplączę się zaraz. Nie, trzeba by ją było. Gdzie ona ma szelki? Weź to. Ty dawaj szelki, gdzie ona ma szelki? Florcia! Szkoda, że nie masz szelek. Czy pan cię udusiłby, tak? Ale szelki jak ci założymy, to będziesz mogła sobie puszczać latawca, tak? Czekaj, czekaj. No. Proszę mi przynieść szelki i będzie sobie puszczała latawca. Dobra, ktoś podtrzyma latawca tego? Dziękuję. Ja nie umiem puszczać latawców. Mogę? Proszę. Jest zaplątany. Poczekaj. To jest bardzo łatwe. To jest bardzo łatwe, dokładnie. Poczekaj, bo ja mam... Florka się zaplątała. Dobra, jest latawiec. Ej, tylko poplątacie je. Musicie odejść jeden od drugiego. Zosia, odsuń się, uciekaj w tamtą stronę. Nie w tą. W tamtą uciekaj w tamtą. Nie, dobra, to w tą. Bo poplątacie je. Nie możecie koło siebie. Dobra. Jak nie ma wiatru? Ja z grubsza szklarnię mam skończoną. W środek tutaj oczywiście trzeba było dać jeszcze zestrzały, bo jak naciągnąłem folię, no to wszystko by się po prostu do kupy schodziło. Zresztą to samo jak przy naciąganiu siatki na przykład w takich ramkach. Że po prostu idą w banan, wiadomo, to musi być jakoś zaparte. Jest to dość ciężkie tutaj, także fajnie by było, żeby było na przykład 3 deski i jedna tylko otwierana, więc odszedłby ciężar 4 desek, ale nie ma jakoś tragedii. Tam jeszcze nie jest, tam muszę wyprostować, tam jeszcze nie jest przykręcone, bo mi brakło akumulatora we wkrętarce, a mam dzisiaj tylko jedną wkrętarkę i ten, tam muszę sobie poprawić, jeszcze zmierzyć dokładnie w którym miejscu wyjdzie, fu, muchami. I coś muszę pomyśleć jeszcze, żeby było z jednej i z drugiej strony.
Nie na środku podparcie, tylko z jednej, z drugiej strony. Może zawias jeszcze na środku jeden. Teraz sobie zaniesiemy to na miejsce, które ma być i powbijam sobie paliki jeszcze i będę mógł skopać. Jak ja się sobie już robię, a ja resztę, jakąś rączkę tutaj czy coś, to wszystko sobie podorabiam. No. No niestety nie pokazałem, jak robię, bo padła bateria. Ale o to chodzi. Pokażę jeszcze efekt końcowy. A latawce latają. Co? No, ustawiłem sobie w tym miejscu, uważam, że się nie walnął młotkiem. Ustawiłem sobie w tym miejscu, co ma być. Ustawiłem przekątne. Pozabijam sobie na czterech rogach. Nie musowo przecież. Ale ja tak lubię. Może i poziom nawet złapię, a jak? Nie ma to tamto. Później jeszcze środkiem. Żeby się to nie falowało jakoś tam. I będzie ok. Się śmieję. Oczywiście, że przyniosę poziomicę i ustawię to do poziomu. Oj, tam mi będzie trochę gorzej wbić. Musiałbym to całkiem otworzyć. Więc to trzeba było to wcześniej zrobić. Rad to zabierze. To zawiasy, ale chyba dadzą radę. Nie. Znaczy się w sumie... Gdzie ty jesteś? Pomóc, bo ten kołek trzeba dać. No ten, co w środku leży. No, najlepiej mi do ręki. Dobra, dzięki. Ja też będę potrzebował pomocy. No, ale to za parę minut. Czekam, muszę patrzeć, folii tutaj nie przedziurawić. No, bo jak się spadnie, to po moim drzewku. I po mojej folii. Jak pan licho? Folia ogrodnicza. Nie, zostaw, ale tu widzisz, jak to na takim wietrze robota. W takim wietrze to się tylko dobrze latawca puszcza. No, latawce się same puszczają. Dobra.